Pytanie brzmiało, jak rozumiem, ile audio stage. Otóż chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, iż jest to bardzo interesujący twórczo pomysł do tego, żeby dać kompozytorom, aktorom, ale twórcom szansę do przekraczania gatunków, których zazwyczaj swobodnie operują. Pisanie utworu do audio stage wiązało się z mnóstwem ograniczeń co do wykonawczych i właśnie wydaje mi się, że ciekawe było, gdyby publiczność również miała tego świadomość i wiedziała, jakie wytyczne dostał kompozytor i co z tego wyniknęło, bo wydaje mi się, że to by było chyba jeszcze ciekawsze od tego, co sami kompozytorzy na ten temat mówią.